Profesor Andrzej Marszałek, Państwo doskonale wiecie, jest konsultantem krajowym w dziedzinie patomorfologii. Anna Kupiecka jest naszym gościem, gościem panelu, prezes Fundacji OnkoCafe. Bardzo proszę, Aniu, zapraszam. I łączymy się ponownie z panią profesor Joanną Kufel-Grabowską, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny. Witam panią profesor i dziękuję, że pozostała pani jeszcze z nami, żebyśmy porozmawiali właśnie o tym, o czym już wspomniał pan profesor Jasem na początku. Oczywiście rozwój medycyny, panie profesorze, możliwość takiego coraz bardziej precyzyjnego badania biologii raka piersi sprawia, że po pierwsze wiemy o samym nowotworze coraz więcej, po drugie wiemy, jak on się rozwija, co jest też bezcenną wiedzą, wiemy, jakie procesy zachodzą i jaki wpływ mają te procesy na namnażanie się nowotworu. No i nagle słyszymy, że mamy nową cechę pośrednią raka piersi, czyli mamy taki typ z niską ekspresją receptora białkowego HER2, tak zwany HER2 low. To może zacznijmy, tylko też wiem, że pan profesor ma prezentację i prosiłabym, żeby była krótka, żebyśmy powiedzieli o tym właśnie krótko, czym w ogóle jest receptor HER2 i co oznacza ta grupa pośrednia. Średnia. Bardzo proszę. To dobrze, to ja poproszę o prezentację. Dziękuję za zaproszenie i będę starał się sprostać wyzwaniu, o jakim mówiła pani redaktor, to znaczy, że mam mówić krótko o obrazkach. Powiem tak, tak jak powiedział pan profesor Jasem, to nie jest nowa grupa, tylko jest nowy komunikat dotyczący oceny pewnego czynnika. Na czym to mniej więcej polega? Polega to na tym, że wprowadza się modyfikację leczenia na podstawie retrospektywnych danych, ale żeby można było to zrobić, to trzeba się umówić na pewien zakres informacji i pewien schemat oceny jednej z cech. Receptor HER2 jest jednym z receptorów naskórkowych, który jest odpowiedzialny za to, że komórki się namnażają. Ma akurat taką nazwę, mamy EGFR-y, mamy HER1, mamy HER3, HER4. Najbardziej skuteczny do leczenia okazał się HER2 i on jest oceniany. I nam jest potrzebna ocena, czy komórki nowotworowe mają na swojej powierzchni odpowiednią ilość tego receptora po to, żeby ten lek był skuteczny. I teraz pokażę Państwu wzorzec immunohistochemicznie, czyli prosta metoda, dobrze zrobiona. I jak Państwo widzą, tam jest 0, 1 plus, 2 plusy i 3 plusy. I tak naprawdę to służyło temu, żeby pacjentki zdywersyfikować te, które zareagują na to leczenie, czyli te trzy plusy. 0 i 1 nie reagowały. Dwójka, my żeśmy to nazywali taką grupą pośrednią, po angielsku to się nazywało unequivocal, po polsku się to nazywało niejednoznaczny. Klinicyści mówili, to się zdecyduj, to w lewo czy w prawo. Ja mówię, no tak to się nazywa i dlatego stosowaliśmy do tego technikę biologii molekularnej, czyli technikę FISH, bardzo prostą. I proszę zobaczyć, z boku mamy dołożony taki element, że jesteśmy w stanie powiedzieć, że 0,1 to jest ujemny. Ta dwójka po zastosowaniu dodatkowej techniki znowu nam mówi dodatni ujemny i wiemy, kogo leczyć. Lek jest na białko, nie na liczbę kopii genów, o której mówię, do tej dodatkowej technice. I drugi element, który jest ważny, to proszę popatrzeć, że nowotwór piersi jest dosyć heterogenny. Tu jest bardzo prosty przykład takiej reakcji immunohistochemicznej i teraz Państwo mogą powiedzieć, no dobrze, to teraz jest 2, 1, 3, nie jest to 3, nie jest to 1, nie jest to 0, jest to 2. Ale jak Państwo sobie popatrzą, to tam wszędzie jest reakcja immunohistochemiczna i to tak jak połowa populacji jest w stanie wymienić 50 nazw dla mnie koloru różowego, tak patolodzy się nauczyli jakoś to oceniać, a jak mają wątpliwość, to używamy techniki FISH, czyli liczymy kopie genów. I teraz na czym polega ta cała sytuacja? Polega na tym, żeby zdywersyfikować pacjentki, dodatni te, które podlegają, ujemne, które nie podlegają leczeniu. I kiedyś było tak, że była taka grupa pacjentek, które się nazywały HER2 ujemne, z komentarzem, że jak ktoś ma pomysł, to może podać. I do czasu, kiedy się pojawiły nowe informacje, które powiedziały w ten sposób, że jeżeli jest nowy lek, to teraz jaki powinien być komunikat? I komunikat jest taki, mają Państwo po lewej stronie immunohistochemię. Ta środkowa taka część z opisem to jest, jak my to oceniamy, jak to zostało opisane. I mamy tę zmianę, która nastąpiła. Kiedyś było tylko ujemne dodatni. Po wprowadzeniu jakby modyfikacji oceny, czyli niewielka ilość receptora pozwala na zastosowanie odpowiedniego leczenia, nie tego samego leku, tylko innego, to wyłoniła się grupa HER2 low. I jak Państwo widzą, pod to, co jest
na tym żółtym tle te kobiety, które w tej chwili, czy które kiedyś byłyby oceniane jako HER2 ujemne, w tej chwili zyskały możliwość zastosowania leczenia. Na tym polega zmiana komunikatu. Technika się nie zmieniła oceny, nie zmieniła się jakby sposób oceny, nic się nie zmieniło proceduralnie, zmienił się komunikat. To taka jest jakby w najprostszy sposób. I pani redaktor prosiła krótko, to już był ostatni slajd. Coś takiego. Naprawdę. Dziękuję. Proszę. Czy można powiedzieć, że grupa pośrednia HER2 low była zawsze, ale nie było opcji terapeutycznych dla tak, pacjentów? Tak, znaczy to pewnie jest pytanie do pani doktor Kufel-Grabowskiej, którą serdecznie pozdrawiam z miasta Gdańska. To jeszcze pana profesor. Ale ja tylko powiem tak, to rzeczywiście tak jest, że te kobiety były zawsze. Była taka grupa HER2 low, tylko nie było wskazań do tego, żeby tym kobietom jednoznacznie powiedzieć, one się nadają do leczenia, bo mamy na to lek. Bo była tylko zero-jedynkowa. Albo ma, albo nie ma. Tak? I rozumiem, że pan profesor zgodzi się z tezą, że trzeba oznaczać poziom ekspresji receptora HER2 w momencie rozpoznania raka piersi. No to ale czy to się robiło? Nie, to się robiło. To się robiło, tylko powiem tak, procedura kiedyś była jeszcze inna. Znaczy ja historycznie nie będę opowiadał, ale za każdym razem wracam do takiego stwierdzenia, że umawiamy się na pewien zakres informacji, która musi być podana. Od ponad chyba 15 lat, jeżeli mamy leczenie kobiet z rakiem piersi, to trzeba podać w momencie rozpoznania, czy mają receptory progesteronowe, estrogenowe, jaki jest KI i jaki jest status receptora HER2. I jeżeli określimy status receptora HER2, to jakiś czas temu, w 2013 roku był jeden model, potem w 2018 był drugi i wprowadzono coś takiego, że jest taka grupa, którą według kryteriów oceniamy jako ujemne, ale dodajemy komentarz, być może zareagują na leczenie. Nie było na to żadnych dowodów, ale klinicyści, którzy mają swój nos i mają swoje doświadczenie, niektórym tym kobietom podawali lek, który wtedy się cokolwiek nie należał, jakbyśmy tak popatrzyli zero-jedynkowo. I się nagle okazało, że te kobiety, które były w tej grupie na nie z tym z gwiazdką, zareagowały pozytywnie i dlatego zaczęto się zastanawiać, czy nie należałoby objąć tych kobiet leczeniem i się okazało, że pojawił się lek, pojawiły się badania i można to wprowadzić. Jeszcze raz wracam do tego, że my się umawiamy na pewien sposób oceny, leczymy, patrzymy, jaki jest postęp i jeżeli się wyłania grupa, która nie bardzo pasuje do tego przyjętego schematu, to trzeba się zastanowić dlaczego. I się okazało, że w tej grupie, która lepiej reaguje, są te pacjentki HER2 low. Oczywiście czasu się nie cofnie, ale można zaproponować leczenie tym, które zachorują w tej chwili. Tak? Mamy nową opcję terapeutyczną. Tak? Będziemy o tym jeszcze wspominać. Pani profesor Joanna Kufel-Grabowska. Pani profesor, proszę nam powiedzieć, czy zidentyfikowanie tej cechy HER2 low ma jaki wpływ na skuteczność terapii? Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie, to przyjemność i bardzo żałuję, że nie jestem na miejscu, zwłaszcza, że towarzystwo przemiłe. Ale powiem tak, jeżeli chodzi o raka HER2 dodatniego czy HER2 low, to rzeczywiście ten status ekspresji receptora HER2 nie wyłapuje nam specjalnego podtypu. To, co pan profesor przed chwilą powiedział, to jest grupa pośrednia, która reaguje na odpowiednie leczenie. I tak naprawdę trudno nam w chwili obecnej powiedzieć, czy lek, który jest lekiem docelowym dla tej populacji HER2 dodatni, i tej populacji o niskiej ekspresji receptora HER2 nie będzie też skuteczny w tej populacji, która zupełnie tej ekspresji nie wykazuje, ponieważ takie badania wstępne już też pokazują. Po prostu mamy do czynienia z terapią, która jest wysoce skuteczna u chorych na raka piersi. Na razie mamy udowodnioną jej skuteczność w chorobie zaawansowanej. Może w przyszłości będzie także stosowany rutynowo u chorych na wczesnego raka piersi i będzie zmniejszał ryzyko nawrotu choroby nowotworowej. Ale oczywiście te trudności diagnostyczne wynikają z tego, że medycyna to nie matematyka. To nie jest tak, że wrzucamy tam tkankę chorego i wyskakuje nam wynik z takim prostym rozwiązaniem. Będziesz podawać to, to, to i to i na pewno wtedy pacjentka będzie zdrowa. To byłoby wspaniałe, ale tak nie ma. Poza tym nowotwory piersi są nowotworami heterogennymi. Zawsze to tłumaczę pacjentkom, że rak piersi to jest stół, na którym albo możemy rzucić grochem bardzo równo i wtedy te receptory w formie grochu przedstawiane są we wszystkich obszarach mniej więcej podobnie rozłożone, ale też bywają sytuacje, gdzie w jednym narożniku grochu nie mamy w ogóle receptorów, w innych jest bardzo dużo i z czasem trwania choroby to też ulega zmianie. I pacjentki, które były hormonozależne przy na przykład nawrocie choroby,
choroby już zupełnie tej ekspresji receptorów hormonalnych nie wykazują. Więc tak jak mówię, medycyna to nie matematyka. Ta grupa pacjentek o niskiej ekspresji receptora HER2 to nie jest oddzielny podtyp. To jest grupa, która została wydzielona i o której my wiedzieliśmy, tylko nie mieliśmy dla niej specjalnie dedykowanej terapii. Teraz się wydaje, że mamy, chociaż ja uważam, że akurat lek, który jest stosowany, on będzie działał właściwie w każdej populacji chorych na raka piersi. I tutaj teorie są różne. Z jednej strony potrzebuje do punktu swojego uchwytu, czyli przyczepienia się receptora HER2, ale może być tak, że mikrośrodowisko powoduje, że on uwalnia cytostatek, bo ja mówię tu o trastuzumabie deruxtecanie, czyli tak zwanym koniu trojańskim. Jest to przeciwciało połączone z chemioterapią i działa w sposób wysublimowany, ale też jest bardzo skuteczne. I może być tak, że u tych chorych, u których nie obserwujemy wysokiej ekspresji receptora HER2, ten cytostatyk dzięki środowisku guza zostaje uwolniony i działa na komórki nowotworowe. Dodatkowo mamy tak zwany bystander effect, czyli efekt, gdzie cytostatyk przenika z jednej komórki nowotworowej do drugiej i takim efektem domina niszczy komórki nowotworowe. I rzeczywiście w praktyce klinicznej niekiedy obserwujemy bardzo wysoką skuteczność u chorych, które na przykład nie reagowały na poprzednie terapie. Też trudno powiedzieć, dlaczego nie reagowały, a na ten lek reagują w sposób wyjątkowy. No jest to na pewno wyjątkowa terapia, ale ja absolutnie się popisuję pod tym, że HER2 low to nie jest podtyp. Bardzo dziękuję. Pani prezes, pani profesor wspomniała o tym, że jest to terapia o trastuzumab deruxtecanu, terapia dla pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi. My wiemy, że to jest też dzięki tej terapii, dzięki tej nowej, pojawiła, pacjentki, czyli odsuwamy jakby tą możliwość zastosowania tradycyjnej terapii, chemioterapii jako leczenia paliatywnego. Chciałam panią zapytać o tę grupę pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi, o ich potrzeby, o ich oczekiwania. No to są coraz bardziej wyedukowane pacjentki, prawda? Bo jak pani porównuje też moment, kiedy u pani postawiono diagnozę raka piersi i ten dzisiejszy czas, kiedy już widzimy, ile tych opcji się pojawiło i możliwości diagnozowania, ale jak byśmy opisali tę grupę pacjentek? Z jakimi potrzebami one się zgłaszają do fundacji? Rzeczywiście ja jestem też pacjentką z HER2 dodatnim rakiem piersi, tym, że wyraźnie było to nazwane, że jest dodatni. Wtedy rokowania były bardzo niskie, w związku z tym strach gigantyczny, małe szanse na przeżycie. Przez te lata wszystko uległo zmianie i mamy tak dużo nowości, że już teraz nie mówi o tym się, że jest to najbardziej ekspresyjny, agresywny i że no masz HER2, to... No to koniec. Teraz już wiemy o tym, że są alternatywy, są nowe leki w zaawansowanym HER2 dodatnim. To jest niezmiernie ważne i tu są nowe nadzieje, bo kiedy następuje zaawansowanie, no wtedy pojawia się dramat, pojawia się wizja śmierci. No nie oszukujmy się, my wtedy myślimy o tym, kiedy ja umrę. Czy to będzie szybko, czy później, czy jeszcze zdążą coś wynaleźć, czy może znajdzie się coś nowego dla mnie. I takie właśnie mamy pacjentki. Mamy pacjentki, które leczą się latami. Mam też pacjentkę, która ma już piątą linię leczenia i w międzyczasie pokazały się trzy nowe terapie i ona z nich korzysta. Także wyłonienie tej grupy to jest danie nadziei tak naprawdę na życie, na to, że ja nie zostanę skreślona już teraz, że jest dla mnie szansa, że być może jeszcze pojawi się coś więcej. Pacjentki chcą mieć wiedzę i mają wiedzę. To jest nieporównywalnie w stosunku do kilkunastu lat wcześniej. To jest moim zdaniem jedyna taka grupa pacjentów onkologicznych, która ma szeroką wiedzę z tego zakresu. A każdy człowiek, u którego choroba przyjmuje postać zaawansowaną, no poszukuje. I te poszukiwania na szczęście spotykają się z odpowiedziami, ponieważ organizacje pacjenckie budują bardzo dużo wiedzy. Teraz dostęp do wiedzy jest szeroki. My organizujemy kawa z ekspertem, takie spotkania z lekarzami. Coraz lepiej, coraz łatwiej takie rozmowy są prowadzone. Pacjentki też coraz śmielej mówią, ale coraz śmielej pytają. Pytają o to, co czytają, pytają o to, co słyszą w doniesieniach najnowszych, no i oczekują tego, że będzie odpowiedź na te
ich potrzeby. Mamy też teraz kampanię taką edukacyjną, właśnie skierowaną do pacjentek, potencjalnych pacjentek z HER2-low. Musimy bowiem budować świadomość, odbywają się spotkania w całej Polsce, musimy budować świadomość, bo ta świadomość pacjenta, pacjentki pomaga jej zrozumieć swoją chorobę, bardziej się jakby dostosować do tego, co musi być spełnione, a co za tym idzie, być lepszym, zdyscyplinowanym pacjentem, pacjentką i bardziej współodpowiedzialną za swoje leczenie, bo ta współodpowiedzialność za swoje zdrowie w Polsce to jest dość duży problem. Widzimy to na etapie diagnostyki. Pacjenci zgłaszają się z nowotworami zaawansowanymi, nie korzystają z programów przesiewowych. Także niezmiernie istotnym jest ta edukacja świadomości, roli wczesnego wykrywania, ale też odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie w momencie, w którym się leczę. Panie profesorze, czy HER2-low w jakiś sposób powinno zmienić standardy w patomorfologii raka piersi? To znaczy powiem tak, te standardy diagnostyczne dotyczące przygotowania materiału, zakresu informacji, który powinien być przekazany, one zostały ustalone, one są racjonalne i są odpowiadające na potrzeby obecnie rynku, na którym są takie czy inne leki. Natomiast ja myślę, że trzeba pamiętać o tym, że te standardy, jak zostały opracowane i zostały wprowadzone, to wszyscy żeśmy się ucieszyli i podnieśliśmy dosyć jakość znacznie, bo ustandaryzowaliśmy to postępowanie w wielu miejscach. Problem jest tylko taki, że proces akredytacji jednostek diagnostyki patomorfologicznej był przeprowadzony w ramach projektu ministerialnego finansowanego z Unii Europejskiej. Projekt się skończył. Mieliśmy informację taką, że on będzie dalej kontynuowany, bo on wymuszał pewne elementy sprawdzane przez rówieśników, czyli innych patologów, czy jest to wszystko dobrze robione. Pacjentki wiedziały, że można to zrobić dobrze. Lekarze, onkolodzy wiedzą, że to tak trzeba zrobić, bo na tej podstawie jest leczenie. Do tego jeszcze dołączył się projekt taki, że Ministerstwo Zdrowia wprowadziło tak zwany projekt JG-PATO, czyli możliwość finansowania badań, znaczy dodatkowego finansowania badań patomorfologicznych pod warunkiem, że są one wykonane u pacjenta onkologicznego, są zrobione w całości należycie i że jest to zrobione w jednostce, która posiada certyfikat ministerstwa. No ale jak nie ma teraz procesu recertyfikacji i nie ma możliwości dopływu nowych jednostek, no to jakby proces... Czyli pacjentki z opóźnieniem mają określany ten poziom ekspresji. Nie, zacząłem tego nie powiedział z opóźnieniem, bo jak ten proces był wprowadzany, to w wielu miejscach się okazało, że można. I teraz powiedzenie, że nie można, będzie się na pewno wiązało z jakimś tam dużym buntem. To opóźnienie bardzo często wynika ze zmian organizacyjnych albo z próbą przepychania, że ta diagnostyka powinna być wykonana gdzie indziej, bo nas tylko interesuje rak, nie rak, a te pozostałe elementy proszę sobie zrobić gdzie indziej. Niemniej jednak z punktu widzenia prawnego, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia dotyczącym organizacji ochrony zdrowia w dziedzinie patomorfologii, jest tam wprost napisane, że trzeba korzystać ze standardów, które są ogłoszone przez towarzystwo, czyli Polskie Towarzystwo Patologów i Konsultanta Krajowego. I my takie standardy z 2020 roku przyjęte przez ministerstwo i rozesłane do zakładów mamy. Tylko że teraz proszę się postawić w sytuacji zakładu, który wie, że można by było za to mieć dodatkowe finansowanie, jest przymuszany do tego, że ma zrobić pełny, okej, ale podpisał umowę z jakimś tam podmiotem, który mówi, nas tylko interesuje rak, nie rak, nie prowadź do końca, bo to jest za drogie. I ktoś może powiedzieć, no dobrze, to w takim razie niech patolodzy to robią w ramach, nie wiem czego, społecznej pracy i dofinansowania. No wiadomo, że to tak nie zadziała, więc jeżeli to jest pytanie o standaryzację, to my standardy mamy. Mamy te wszystkie narzędzia, tylko one powinny być raczej upowszechnione i umożliwienie dopływu środków na właściwie wykonywane badania w odpowiednio oznaczonych miejscach dla odpowiednio oznaczonych pacjentek. Bo jeszcze powiem o jednej rzeczy. Ten standard, który mówi o tym, że to musi być oznaczone na początku, jest dla wszystkich. To, o czym mówiła pani doktor Kufer-Grabowska, pacjentka na różnym etapie swojej choroby może mieć zmianę profilu samego receptora HER i wtedy to już jest decyzja klinicysty, czy on potrzebuje, czy nie
dodatkowej oceny, bo być może pacjentka już nie reaguje na to leczenie, które dostała. Można by było powiedzieć, niech dostanie każde możliwe, tylko że musimy pamiętać, że leczenie onkologiczne ma dosyć dużo zjawisk ubocznych, które jak są niecelowe, to nie są potrzebne. Edukacja, jeżeli chodzi o ocenę receptora HER2, u patologów jest doskonała, tak jak pokazałem Państwu. My to wiemy, jak to oceniać, to jest tylko kwestia zapisu, trochę innego. Taki komunikat, który ma od nas wyjść. Więc my parę rzeczy mamy, musimy się tylko przyzwyczaić do tego, że to powinno być standardem. A jak często ta cecha może występować, HER2 low? U pacjentek. Możemy to oszacować? Oczywiście, że można oszacować, bo powiem tak, normalnie jest tak, że HER2 dodatnie nowotwory to jest mniej więcej 15-20, to w różnych oczekach się trochę różnie ocenia. Wszystkie pozostałe były tymi innymi. HER2 low tak naprawdę poza 20%, które będą w tej chwili HER2 ujemne, chyba że mi pani doktor tutaj trochę skoryguje, to te wszystkie pozostałe tak naprawdę są HER2 low, czyli to jest naprawdę gigantyczna populacja pacjentek. Gdzieś na świecie już się mówi o tak zwanej populacji pacjentek HER2 ultra low, dla których też być może będzie jakieś leczenie. Była też propozycja, że te pacjentki, które są HER2 ujemne i nie mają żadnych innych receptorów, też się pojawiło leczenie inaczej skonstruowane, nie ukierunkowane na sam receptor, tylko na odpowiedź immunologiczną. Więc możliwości terapii jest dosyć dużo. To jest duża populacja pacjentek, tylko no kwestia jest taka, czy to ma być pierwsza linia leczenia, druga czy trzecia. My też musimy pamiętać o tym, no ktoś powie, no dobrze, no jeżeli nowotwór jest heterogenny, to róbmy to, że dajemy to, co jest jakby najbardziej ekspresyjne. System oceny, to co pokazywałem na przeźroczu, jest tak zrobiony, powyżej 10% komórek musi mieć to, tak, daną cechę, czyli ten HER2. Gdybyśmy chcieli ten nowotwór pewnie w całości zbadać, okazałoby się, że tam jest pewnie, te procenty są różne. Przyjmujemy pewne zasady, które okazuje się, że są skuteczne. Na podstawie retrospektywnej analizy wyciągamy wnioski, żeby wprowadzić nowe leczenie. Czyli można powiedzieć, że nawet co druga chora może mieć HER2 low, prawda? No tak możemy określić. Tak można by było założyć. Pani profesor Joanna Kufel-Grabowska, no właśnie, jeśli tak jest, pani profesor, i tak było, czy to oznacza, że tysiące pacjentek do tej pory było leczone nieprawidłowo? Dla kogo ta informacja jest kluczowa, ta, że mamy oznaczone i że będziemy oznaczać HER2 low? Ja absolutnie nie powiedziałam, że one były leczone nieprawidłowo. Ja bardziej bym brnęła w kierunku takim, że mamy dodatkową możliwość terapii teraz przy oznaczeniu receptora, który był dla nas troszkę bez znaczenia w sytuacji, kiedy nie mieliśmy takiego konkretnego leczenia. Bo to, co powiedział pan profesor, to są pacjentki z niską ekspresją receptora HER2, gdzie dla nas to były HER2 ujemne, żeby pozostałe leki, którymi dotychczas dysponowaliśmy, one odpowiednio działały. To musiała być prawdziwa nadekspresja, amplifikacja genu, a teraz w tej grupie, która ma niską ekspresję receptora HER2, mamy po prostu dodatkową, bardzo skuteczną opcję terapeutyczną. To nie oznacza, że każda chora, która ma niską ekspresję, będzie musiała tą opcję terapeutyczną wykorzystać, bo pamiętajmy, że to jest leczenie skuteczne, jest to leczenie też toksyczne, a bardzo duża grupa pacjentek po prostu hormonozależnych też może długimi latami być leczona w sposób umiarkowanie agresywny i czuć się bardzo dobrze. Ja sama mam pacjentki, które długimi miesiącami, 3 latami otrzymują leczenie o dużo mniejszej toksyczności, ale żyją sobie normalnie, spokojnie z chorobą zaawansowaną. Tak? Bo to też, żeby wybrzmiało, że to nie jest leczenie dla każdego, to jest leczenie skuteczne, ale o określonym profilu toksyczności, o tym też jako onkolodzy pamiętamy. Gdyby pani profesor mogła w kilku zdaniach powiedzieć o efektywności tego leczenia u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi, u których do tej pory jakby nie mieliśmy żadnej opcji terapeutycznej, prawda, takiej, która mogłaby skutecznie przez miesiące w dobrej jakości życia utrzymywać pacjentki. Jakie są efekty działania tego leku? No, jakby szczęśliwie mamy opcje terapeutyczne, rzadko zdarzają nam się sytuacje, w których nie mamy, bo tutaj mówimy o takiej specyficznej grupie, która dla nas dotychczas to są chore hormonozależne bez nadekspresji receptora HER2, ale powiedzmy z niską jego ekspresją, i to jest jedna populacja, która jest leczona jak pacjentki hormonozależne, czyli dostają bardzo dobre, skuteczne i bardzo dobrze tolerowane leczenie pod tytułem inhibitory CDK4 naszej z hormonoterapią. I druga populacja to są chore na
raka potrójnie ujemnego, czyli bez ekspresji receptora estrogenowego, bez ekspresji receptora progesteronowego i bez nadekspresji receptora HER2, ale też wśród tej populacji potrójnie ujemnych około 30% to są te pacjentki z niską ekspresją, czyli tak zwane HER2 low. Tak? W tej populacji hormonozależnych jest tam więcej, ponad 60% ma niską ekspresję receptora HER2, ale każda z tych grup, niezależnie czy my je obecnie traktujemy jako hormonozależne czy potrójnie ujemne, ma leczenie i tego leczenia jest dosyć sporo. Jedynie rokowanie tutaj jest diametralnie różne. Dla pacjentek hormonozależnych to mediany przeżycia to jest 5-6 lat. Dla pacjentek potrójnie ujemnych no to rok do 2 lat. No, czyli różnica tu jest zdecydowanie ogromna. Ale oczywiście pewna populacja zyska jeszcze dodatkowo, otrzymując lek, który to jest właśnie trastuzumab deruxtecan. I takie badania były w populacji HER2 low, gdzie rzeczywiście versus standardowa chemioterapia deruxtecan był zdecydowanie lepszy, wydłużał czas całkowitego przeżycia, wydłużał czas do progresji choroby nowotworowej, czyli wpływał na te takie twarde punkty końcowe, czyli poprawiał po prostu przeżycia naszych pacjentek. Czy powinna powstać jakby nowa klasyfikacja raka piersi? Nie, myślę, że nie ma takiej potrzeby, ale myślę, że tu profesor Marszałek chwyta Panie za profesorze, bardzo proszę. To znaczy ja powiem tak, proszę pamiętać to, co mówiłem na samym początku, że klasyfikacje powstają na podstawie retrospektywnych danych i umawiamy się, że oceniamy pewne rzeczy od danego momentu trochę inaczej i potem po jakimś czasie znowu następuje retrospektywna ocena i ewentualnie przegrupowanie. W tej chwili WHO wydaje tak zwaną piątą edycję klasyfikacji WHO-skich, tak zwane Blue Booki. One, to niektórzy mówią piąta, niektórzy szósta, znaczy oficjalnie piąta, ale była modyfikacja czwartego wydania. Te klasyfikacje pojawiają się najczęściej mniej więcej co 5 lat. Dlaczego? Dlatego, że to jest taki realny okres obserwacji. Wiadomo, że wchodzi trochę biologii molekularnej. Wiadomo, że te pacjentki, które są HER2 low, biologicznie, jeżeli chodzi o stronę biologii molekularnej, są troszeczkę inne. To są dwie jakby trochę różne grupy, HER2 dodatnie, HER2 low. Czy na to się znajdzie nowe opcje terapeutyczne? Pewnie czas pokaże, ale my musimy pamiętać o tym, że jak wchodzi nowa klasyfikacja, to te pacjentki, które rozpoczęły jakieś leczenie na podstawie właściwie dobranego leczenia według poprzedniej klasyfikacji, według poprzednich modeli terapeutycznych, jeżeli są skuteczne, to kontynuujemy. Jeżeli następuje jakaś zmiana, progresja choroby, nowe rzeczy, coś nie idzie, tak? To wtedy można zastosować leczenie według aktualnie dostępnych rzeczy, żebyśmy mieli świadomość, że wprowadzenie nowej klasyfikacji nie powoduje wehikułu czasu, nie cofamy się, tylko staramy się zareagować na tu i teraz po to, żeby zaproponować jak najlepszą opcję terapeutyczną. To, o czym mówiła Asia, w raku piersi to jest naprawdę wielgachny wachlarz różnych możliwości, które trzeba zawsze zważyć możliwość skuteczności przy małej toksyczności. Ja może tylko powiem taką dygresję, jak bardzo dawno temu, jak wchodziło HER2 i były ograniczone liczby ośrodków, które prowadziły leczenie, które robiły tę diagnostykę, to z punktu widzenia technicznego ja mogę przerobić wszystkie pacjentki na HER2 dodatnie. Bo wiem, gdzie podkręcić, tak? Co podkręcić, żeby... Znaczy dlatego mówię, że akredytacja, bo pani redaktor mnie pytała o akredytację i o standardy, tak? Pokazywałem specjalnie obrazki, które są wzorcem metra. I teraz to nie dlatego, że ja nie wiem, co mam zrobić, tylko pokazuję, jaki jest wachlarz. Jeżeli ktoś chce sobie pomyśleć, jak to jest z tą oceną HER2, to najprościej to sobie pomyśleć o kole i jak koło podzielimy na 0, 1, 2, 3, 4, czyli 4 ćwiartki, to te ćwiartki mają pewne odcienie szarości. Trójka ma pewne odcienie, dwójka, jedynka i tak dalej. I teraz wiadomo, że jak ktoś chce być nadmiernie inkorrekt, to może pewne rzeczy przepchnąć na tą stronę, ale on tak naprawdę zaszkodzi pacjentowi. Zaszkodzi, tak? Bo pacjent dostanie nienależyte leczenie, a jak dostanie nienależyte leczenie, to może umrzeć z powodu powikłań, których by nie miał, gdyby tego leczenia nie dostał. Więc jak mówimy o tym, czy to trzeba robić bezpiecznie, wracam do standardów, do akredytacji i do tego, że są pewne zasady, jak to ocenić. Te 50 odcieni różowego,
Ale one są zdefiniowane, tak? One wiadomo, co trzeba zrobić. Pani Anno, pani prezes, jest kampania Sprawdź, czy jesteś HER2 low. Czy może nam pani powiedzieć więcej o tej kampanii i gdzie można zdobyć informacje, jak ona jest wymyślona? Kampania toczy się już, bo pierwsze spotkanie w Białymstoku spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. Odbędzie się jeszcze 6 spotkań. Widzę duże zainteresowanie i satysfakcję pacjentek z tego, że mogą w tak przystępny sposób się dowiedzieć. Na portalu Zwrotnik Raka również można znaleźć szereg informacji oraz wśród na portalach wielu wspaniałych partnerów, bo inne organizacje pacjenckie również przyłączyły do tej kampanii, aby popularyzować tę wiedzę. Tak naprawdę wraz z popularyzacją tej wiedzy idzie trochę nadzieja. Taka nadzieja, którą mieliśmy okazję obserwować przez lata, kiedy pojawiały się już tu wspominane nowe terapie, czy CDK4-6, czy NHR. Tu ja pamiętam te sytuacje, kiedy pacjentki podnosiły echo duże bądź mniejsze. Ale zawsze pojawia się też taki wątek tego, jak duża populacja, czasem dużo o tym mówimy, pacjentki czują się zagubione, rzeczywiście pojawia się szereg pytań, czy ja też. Potem okazuje się to, co jest faktem, czyli no, nie bałabym się tej dużej grupy, bo to na końcu wszystkiego jest program lekowy, w którym okazuje się, że są kryteria, które określone przez ekspertów mają sprawić, że leczenie trafi do tej grupy, która odniesie największą korzyść kliniczną. Tu mówimy o wydłużeniu życia i poprawieniu jakości tego życia, bo my często mamy takie pacjentki, które przychodzą do nas na końcu, bo przecież spotykamy też śmiercią i one mówią, to już lekarz powiedział, dla mnie nie ma nic, tylko ta chemioterapia, no to są trudne sytuacje rzeczywiście. U pacjentek z potrójnie ujemnym rakiem piersi, kilka w ostatnich tygodniach miałam okazję pożegnać, również z powodu skutków ubocznych nowoczesnych terapii. Są takie sytuacje, jeśli tylko możemy coś dla nich zrobić, wiedza nowa daje, patomorfologiczne jakie możliwości doskonałe, to musimy iść w tym kierunku, bo nas nie stać na to, aby nadal przez lata, choć już tak wiele zostało zrobione w raku piersi, to przez lata wciąż jesteśmy w ogonie Europy, jeśli chodzi o umieralność. I czynnikiem determinującym i mówiącym o tym, co mamy zrobić dla pacjentek, dla Polek w raku piersi, to dać im jak najlepszy efekt kliniczny i przez ten pryzmat możliwości poprawy jakości czy też wydłużenia życia kobiet musimy patrzeć. Czasem serce boli, kiedy najistotniejszym staje się ekonomiczny aspekt, bo jedynie przez ten pryzmat ja wiem, że musimy, ale to nie może być jedyny pryzmat, bo to nigdy nie jest tak, że nagle wchodzi cała grupa. Często już tak było, że musiałyśmy się zderzać z tymi dyskusjami, no tu nagle rzucą się wszyscy. No nikt się nie będzie rzucał. Lekarze doskonale wiedzą, co mają robić. Pacjentka w kolejnej linii leczenia, czy ta pacjentka z zaawansowanym, to jednocześnie jest wielochorobowość, to jest pacjentka często osłabiona, ona nie jest w stanie terapii niektórych, które są cudowne, wynalezione, one ich nie wytrzymują. Lekarze świadomie nie dają tych terapii, bo wiedzą, że wielochorobowość, inny stan pacjentki na to nie pozwala. Ale jeśli mamy szansę uratować ludzkie życie, a za tym idzie to leczenie, uratować pół roku, rok, lata, no to taką nadzieję musimy polskim kobietom Panie dać. Panie profesorze, jeszcze jedna kwestia, czy podtyp raka piersi może się zmieniać w czasie? Ach, oczywiście, dlatego że, to znaczy mówimy o danym elemencie, mówiłem o tym, że to jest heterogenna grupa. Tak. Wiemy, że leczenie z punktu widzenia biologicznego tłucze w te komórki, które są najbardziej na to wrażliwe. Oczywiście, jeżeli jest leczenie chirurgiczne, to staramy się usunąć zmianę w całości, ale my też musimy pamiętać o tym, że biologicznie gdzieś tam pojedyncze komórki mogą krążyć i one kiedyś mogą zniknąć, mogą się odbić, może coś tam się pojawić i może być tak, że kolejne zmiany, my to na przykład pod mikroskopem doskonale widać, one mogą biologicznie, znaczy
morfologicznie mogą trochę inaczej wyglądać, ale również mogą mieć trochę inną biologię w sensie receptorów i HER2. Czyli to oznaczenie trzeba wykonywać w jakichś odstępach czasowych, tak? Znaczy ja powiem tak, to trzeba wykonywać, ale tu już oddaję pałeczkę klinicystom, dlatego że to oni wiedzą, czy pacjentka reaguje, czy nie. Ja wiem, jak to wygląda. No właśnie, bo to ma pani profesor bezpośrednie takie przełożenie na praktykę kliniczną, prawda? To, że może się zmieniać ten podtyp raka piersi w trakcie. Tak, bardzo często, jeżeli mamy pierwszy moment rozsiewu choroby nowotworowej, a pacjentka była wcześniej leczona radykalnie, to jeżeli jest takie łatwe miejsce dostępne do wykonania biopsji, to my tą biopsję wykonujemy. Jeżeli w trakcie leczenia wydaje nam się, że odpowiedź powinna być inna niż jest, czyli na przykład w przypadku pacjentek HER2 dodatnich, które zwykle bardzo dobrze reagują na stosowane leczenie i nawet pierwsze linie potrafią być stosowane kilka lat, a na przykład po 6 miesiącach, czyli przy drugiej ocenie widzimy już progresję choroby nowotworowej, to nierzadko w takiej sytuacji nietypowej też podejmujemy próbę drugiej biopsji, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że mamy do czynienia z tym samym nowotworem, a nie z nowotworem o innej biologii, bo to się rzeczywiście zdarza, około 15-20% nowotworów w trakcie leczenia może się zmieniać. Bardzo dziękuję pani profesor i dziękuję państwu. Końca nasza dzisiejsza debata. Ja tylko wszystkich zachęcam zainteresowanych tematem do tego, aby interesować się też tą ogólnopolską kampanią, o których pani Anna Kupiecka mówiła, czyli sprawdź, czy jesteś HER2 low, bardzo dużo informacji, no i spotkania z ekspertami. Panie profesorze, oddaję panu głos, czy pan zechce podsumować, czy po prostu znikamy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.